1:43, 50 km do domu. Teraz jest bardzo ciężko. Piąta 02. Ruszamy. Minus 3 stopnie, ale powietrze jest suche, nie ma jakiejś takiej, no mgły to by nie było przy tej temperaturze, ale wydaje się, że jest fajnie, przyjemnie. 5:30, pierwsze rondo i zaraz będzie rondo wyjściowe. Zjeżdżamy na piękną ścieżkę. Kto zwariował? Ja. Mówię do swojej żony, żeby tylko ten młody nie przyjechał. Przecież żal mi go, że tak wcześnie wstaje. Cześć. Dobrze, że za wolny dzisiaj chodzili, bo nie wiem, wszystkie szkoły wolne dzisiaj wiedziały. A macie wolne szkole dzisiaj? Szaleństwo. Zaczynamy jeść. Minęło 50 minut od startu. W zasadzie już mógłbym wcześniej zacząć, ale teraz się zaczęła fajna ścieżka, więc bananik numer jeden. 6:01. Świta się. Widzicie, co to świta się? No jak świta się. Szósta, 16, cigacice i bardzo charakterny most. Zamarznięty. Szósta, 28. Jak tak? Dobrze. Zulechów, dzień dobry. Wpadamy na śniadanko. Szósta 51, mamy 12 km do Babi Mostu. A dokładnie za nami Google Maps pokazuje single track dziura. Ciekawe, czy tu jest jakiś single. O, alarm się tu łączył. To nie my. To nie my. O, tutaj jest zjazd, tu dasz radę. I zauważyliśmy zjazd na ścieżkę. Patrz, jak elegancko. No. O kurczę, teraz się nie mogę rozpędzić coś. No. Eja. Co mi tak odszedł? Wyjechał? Michał! Ładnie pedałuje. Opony ma nieprzebijalne. 7:02. Godzina 56:04. 42 km. Jeszcze tylko 258 km i 20 godzin i 6 minut. Jazda 25 na godzinę po prostej. E-bike'iem enduro to jest bajeczka. Kiedy się robi pod górę, czuć wtedy ciężar roweru. Dlatego wykorzystuję baterię właśnie pod górę. 7:07, Nowe Kramsko. Nie byłem tutaj nigdy, bo z tej drogi na Wolsztyn Główny nigdy nie zjeżdżałem w lewo. A tu jest fajnie. Nowe Kramsko, Nowe... A może zaraz do Pawimosta jak jechałem, albo jak wracałem z lotniska. Ale to mogło być w nocy bardzo. No i teraz zobaczcie, robi się trochę pod górę.
i Michał nawet nie czuje, że on mi odjeżdża. On tego nawet nie czuje. A ja czuję, dlatego ja pod górę sobie wrzucam eko i jedziemy. A przed nami długa, fajna ścieżka asfaltowa, uwaga. 7:15. Sikwaza numer 1. No, przystosowany jest do mojego roweru. Nie jest przystosowany. Zażalenie składam. Dlaczego tak jest? Wyprawowe maszyny. Michał, parę mam pytań do ciebie odnośnie oponek. Oponki Tanusa założone do Aleza. Dobrze mówię, Specjalist to jest, tak? Dwudziestki piątki C. Nie zachwalaj, bo ode mnie kupiłeś, ale powiedz, jak się sprawują. 2000 km będzie już? I co? Dobrze. 7:30. Michał zaraz do szkoły. No, tak. O. Jedzie to 7:40. Odcinek szutrowy. Dla mnie bez problemu. A dla Michała? No! Nieźle. 7:45. Easy rider. Ja, Michał, nasze rowery i pustka. Nie ma sklepów, nie ma stacji benzynowych. Jest tylko niemiłosiernie palące słońce i mróz. Michał! Nie poddaje się, chłopak. Ta przepiękna przystań we mgle to była nowa więź zbąszyńska, czyli będziemy niedługo do Zbąszynia wjeżdżać. Jedziemy bardzo przyjemną, puściutką drogą przez las. Asfalt może być, nie? Bo taki właśnie trochę dziurawy, ale jest ok. 8:06. Telefon nie wytrzymał temperatury. Nie wiem, jakby minus 3 to było nie wiem co. I muszę uruchamiać Mio, bo nie znam drogi, a tu już trzeba nawigować. Tymczasem telefon sobie schowałem za pazuchę, żeby się zagrzał. A to w ogóle jest ścieżka rowerowa. Jedziemy do Zbąszynia zaraz. Nie mogę wpisać piła, bo nie ma EU. Jakie to jest głupie. 8:23. Zbąszyń wita. 8:27. Michał już się spóźnił do szkoły. Nie, no spoko, dzisiaj wolne. Mówi, że wolne ma. Mam nadzieję, że mówi prawdę. Nie no, nie ściemnia mnie chyba. 8:28. Ja mam przejechane kilometrów 64, a ty? 71. 71, czyli do domu będziesz miał razem 140. A ja jeszcze 336. Trzymaj się, do zobaczycha. Szerokiej drogi, popiej do pieszka.
44, zaraz mi strzeli 70 km. Ten odcinek po lekkim szutrze spoko. Google dosyć dobrze prowadzi. 8:53. Technika oszczędzania baterii. Oczywiście, że jadę na trybie wspomagania eko, czyli pierwszym minimalnym z trzech w systemie Shimano Steps. To jest rzecz oczywista, ale też na długim dystansie 400 km przy zasięgu tego roweru około 180 km staram się używać napędu, czyli włączam w ogóle wspomaganie na podjazdach albo tak jak w tej sytuacji na takich szutrach, gdzie widzę, że trudno mi jest utrzymać prędkość powyżej 21 na godzinę. Natomiast sama technika pedałowania ma tutaj duże znaczenie, bo to nie jest tak, że im mocniej ja pedałuję, tym bardziej odciążam silnik, bo to jest inteligentny sprzęt i on im więcej jada jest siebie, tym większe napięcie też daje silnikowi. Dlatego, kiedy włączam silnik, szczególnie dbam o to, żeby pedałować płynnie i bardzo lekko. Widzę wtedy na wskaźniku pierwszą albo drugą kreseczkę z chyba czterech kresek na wspomaganiu eko. Czyli to są kreski, które pokazują, krótko mówiąc, jak ciężko pracuje silnik. Im lżej ja pedałuję i płynniej, tym mniej zabieram też energii baterii. Oczywiście, że w ten sposób jadę też trochę wolniej, ale to jest dokładnie tak samo jak z samochodem. Im szybciej jedziesz, tym więcej spalasz paliwa. Im wolniej, tym mniej spalasz paliwa. No i tak to wygląda tutaj. Mamy asfalt, mamy lekki podjazd, cały czas pojadę sobie na wspomaganie. Tu jest fajniej niż tam. 9:04. Wiecie, że to jest 76 km ode mnie od domu. Co znaczy, że będę tutaj około 3 rano nad ranem. To jakoś tak. Czyli przez las będę jechał po ociemu całkowicie. Nieźle. 9:17. Przecinamy 92. Ruchliwą i do lasu. Uwielbiam tę trasę. Roboty drogowe, ale w środku lasu normalnie. No wygląda, że tu będzie droga prawdziwa. A co, takie betony będą? No lepsze to na pewno niż piaski, zdecydowanie. Ale ja już jestem chyba zaraz na asfalcie. 9:45. Krzywy las. Mam przejechane 89 km. Do Piły, czyli gdzieś do centrum Piły, mam jeszcze 120 km. Czyli powinno być 208 w jedną stronę. Wygląda to dobrze. I powinienem być tam, czyli w Pile, około godziny 15:40 bez przystanków. Czyli myślę, że około 16:30. Czyli kiedy będzie się zaczynało robić ciemno. Co oznacza, że całą drogę powrotną będę jechał w ciemnościach. Teraz dopiero poczułem, że słońce zaczyna grzać. Zrobi się cieplej. Będę mógł zadzwonić do gromowładnej, bo jeszcze przed chwilą dzwoniła do mnie i wyłączyła mi telefon. On nienawidzi niskich temperatur. No, jesteś w pracy? No. No, sorry za tego SMS-a, ale ty mi natychmiastowo wyłączyłaś telefon dzwoniąc, wiesz?
bo jest na tyle zimno, że on wariuje. Mimo że miał baterię 40, jak dałem odbierz, zdążyłem usłyszeć, jak ci idzie. I od razu mi się wyłączył i nie mogłem go w ogóle włączyć. Więc wiesz, co to oznacza? Brak nawigacji, nie? No, zastępczą nawigację mam w Mio, ale no już chciałem według tej jechać. No, mam 90 km, jeszcze 115, 118 do Piły. Jedzie mi się bardzo dobrze. Zużyłem 1/5 baterii, więc dobrze, bo na ćwierć trasy 1/5 baterii zużyta. A nie marzniesz? Nie. Nie marznę. Zaraz się będę rozbierał, bo na słońcu jest ciepło. Oczywiście Michał ze mną jechał przez 70 km czy 60. No, ale drogami jadę no malowniczymi. Podrzędne drogi łącznie z takimi drogami szutrowymi pomiędzy miejscowościami, że już normalnie są skrzyżowania, ale szuter. Czyli powinienem być około 16 w Pile. Dziesiąta 11, Lwówek. Wybrałem opcję jednak jazdy 92. Tutaj będę miał chyba w większości pas awaryjny, więc powinno być ok. A jeżeli będę miał dobry czas tamtą stronę, to z powrotem pojadę sobie bardziej drugorzędnymi drogami. 10:27. Jak jedzie e-bike po prostej drodze bez wysiłku, 25 km na godzinę. To jest praktycznie zerowy wysiłek dla mnie w tym momencie. Więc to, że mam opony, duro, rower, full suspension, zawieszenie w tym momencie zablokowane. Płynne pedałowanie, 25 po prostej, to jest luzik. Napęd nie stwarza prawie żadnych dodatkowych oporów. Silnik jest teraz wyłączony, więc 25 spokojnie można grzać. Dlatego jestem w stanie robić bardzo duże zasięgi, bo motor wspomaga mnie tylko pod górę lub pod mocniejszy wiatr. Elegancko. Pniewy! 10:30. 10:36. Ścieżka rowa z serii... Jak tu zrobić coś, żeby to zrobić źle i żeby to kogoś zmusić, żeby ten jeździł i żeby to było bez sensu. Jeżeli ktoś już sobie wymyślił, że krawężniki mają być półmetrowe, bo niby to nie wiem co, ma stanowić barierę mechaniczną przed zabiciem pieszego, jak kierowca chce, to i tak zabije, to zróbcie sobie wyższy krawężnik, a chodnik prosty. Taniej. Nie trzeba tych górek robić. A na rowerze nie jedzie się tak, jak się jedzie. Bo jedzie się beznadziejnie. Jakbym tak miał jechać 10 km, to jechałbym środkiem. I wyglądałbym na chama. Ale po prostu byłbym mądry, bo wstrząsu mózgu można dostać. No po co to takie? Biorą pod górę. Z góry, pod górę i tak jeszcze z 60 takich górek przejadę do końca tego chodnika. I teraz na Wronki 116, czyli zostawiamy za sobą duży ruch. Hurra! 10:59. A to jest chleb, na którym można jechać 1000 km. Robiony w studiu szabakowym. 11:21.
11:27. Skręć w prawo. No właśnie, na Dobrojewo. Ale co, na Szutry? Na Aspa. Skręć w prawo. Okej. 11:28. Zjeżdżamy z asfaltu. Mam jeszcze jakieś 3,5 godziny jazdy do Piły. Znowu zjechałem z asfaltu na drogę polną, więc prędkość mi tu spada o nawet 16 km na godzinę. Bardzo spada. Te odcinki są niewielkie, ale sporo kilometrów w ten sposób sobie nadrabiam, w sensie skracam drogę. No i nie jest też źle. Poza tym taki odpoczynek od ruchu jest też dobry, od ruchu samochodowego. Godzina 12:00. Pierwszy symptom zmęczenia. Taka myśl, że nie chce mi się jechać. Niby wszystko dobrze, trochę tyłek boli, trochę kolano prawie czuję. Nie miałem problemu z tym kolanem od lat. I taka myśl, że nie chcę mi się wydawać. Godzina 12. 3 godziny do pół metra. 12:09. Rzeka Warta. Ale moment, bo coś mi tu nie pasuje. Czyżby tu się kończyła moja wycieczka? Zielona Góra? To się osobno pisze. 12:27. Motor pracuje. Wciąga mnie po górkę. Bardzo silny, porywisty wiatr. Mam go tak o z lewej z godziny 10. I zwolnił mnie do 15 na godzinę. Miało być cichutko bez wiatru. A zostało mi niecałe 50 km do półmetka, czyli do Piły. 13:20. Muszę zmienić spodnie, bo te, które mam na sobie, trailbajkowe, są jak tarka na tyłek po tylu kilometrach. Tak. 13:37. Przebrany. Ruszam w dalszą trasę. Słońce coraz niżej. 14:13. Ktoś wyjechał na spotkanie. A gdzie rowery macie? Cześć, Daniel. Cześć. Skąd jesteście? Czemu takim rowerem? Czasówki nie mam w tym momencie, ale chciałem też zobaczyć, jak e-bike'iem dam radę na długim dystansie. Jak na razie jedną kreskę zużyłem tylko. No. Średnią jaką masz? 20. A, zaraz powiem. 20 chyba teraz mam, wiesz? 19:09. No. Nie męczysz się, nie? Już tak chyba. No, na prostej 25 spoko jedzie. Pod górę sobie włączam wspomaganie. No, na razie jadę tak oszczędnie, bo wiesz, dopiero mnie uderzy gdzieś koło północy zmęczenie, więc zobaczymy, jak to będzie. No. 400 masz do zrobienia, widziałem 400. Na Instagramie. No może mi wyjść jakoś tak między 400 a 410, coś takiego mniej więcej. Nie. A ty Szutrem jakimś jechałeś, czy ulicą cały czas? Wiesz co, 90% jadę asfaltem, a resztę jadę polnymi drogami. Trochę też przez las było, ale ogólnie takie drogi, żebym był w stanie jechać tak prawie 20 na godzinę. Bo jednak, nawet jak się dużo skraca kilometrów, ale jak miałbym jechać 12 na godzinę gdzieś przez las, to bym jechał, nie? Te 400 kilometrów. Super. Właśnie mi tu syn opowiadał, nie? I tego, nie? To mówi, a że zauważył, że gdzieś tutaj jesteś, nie? To specjalnie jechaliśmy się przejechać, aha, żeby cię trafić. Aha. Ja wiesz co, Endomondo włączałem, ale tylko, coś właśnie... Ono mi się cały czas wyłącza. I
miałeś tam przejechane po kilometr i się włączało, nie? Tak, nie wiem dlaczego, bo w ogóle kiedyś ono mi działo, a teraz mam tak jak, że jak wygasi mi się ekran, to wyłącza mi się Endomondo. Wiatr się zaczął tam, gdzie wiatraki się pojawiły. Nie wiem gdzie to było, ale właśnie tak patrzę, że wiatrak w moją stronę się kręci, czyli aha, jechałem pod wiatr. 14.53, ujście. Chyba jedyny taki zjazd na całej tej trasie. Nasta 08, 10 godzin i 8 minut jazdy z przerwami. Piła! Zacnie to wygląda, ale jest tak jak idzie rzeka, jest cały czas wzdłuż ścieżka zrobiona? Faktycznie tak. Tak? Idzie się na wyspę wjeżdża. Wyspa się przejeżdża. To jest wyspa? Nie, tu jest bulwar, a za bulwarem, za tamtą drogą mamy wyspę. Aha. Pusto! Jeja! Pustki. No, pytam czy są koktajle, nie ma, ale mamy banany, borówki, mleko, będzie koktajl. Dobra, mówię to razy dwa. Piła, jesteśmy w Pile, jesteśmy w kawiarence Planeta Ciast. Jaka to jest ulica? Planeta Ciast. Będziemy tutaj mieli koktajle, zapraszamy. Kto jest w okolicy, to wpadajcie. A co mamy w tym koktajlu? Ola, to da, masło orzechowe. O. Banan, jagody, i masło orzechowe innego. Miodzio. Super. Ale dobry. I nie za słodkie, fajnie. Takie coś nam dali do zjedzenia. Nie. O, jeszcze gorące. Wow. Tutaj w lewo. Jedziesz w lewo czy prosto? Trzymaj się, chłopie. Do zobaczenia, zapraszamy. Do zobaczenia. No i hej. 16.11, wracamy do domu. Cześć Piotrze. Gdzie twoja maszyna? Niestety nie zdążyłem, bo ja stąd prawie 20 km. Tak? Mieszkam, tak. Wiesz, gdybyś pokazywał całą trasę, to bym cię złapał tam w ujściu, nie? Rowerem. Bardzo miło było cię spotkać. Do zobaczycha. W przyszłym roku śmigamy w Świeradowie. Daj koniecznie znać. Tak, pozytywny jesteś człowiek. Dziękuję bardzo. Do zobaczycha. Trzymaj się. Dzięki, że wyjechałeś. Cześć. No to w drogę. 16.21. Spory ruch przy wyjeździe z Piły, ale jadę 11 tylko kawałek. Potrzebny nam tyle aut? Uwaga, ile osób siedzi w każdym aucie? Dwie? Nie wyprzedzę następnego. Zaraz go wyprzedzę. Dwie? Jedna, dwie, jedna, dwie, jedna. No i tak jestem w szoku, że tyle w tyle jest dwie osoby. Dwie. 16.39. Będzie się zaraz robić ciemno. Ci co jadą z Piły do ujścia parę kilometrów. Hello! Ale korasy tutaj mają do ujścia. Ja dziękuję. Kilometrowe. 17 godzina. Straszne.
17:06. Godzina 17:44. Zaczął mnie boleć żołądek. Jest to bardzo niekomfortowe dla mnie. Jadłem różne rzeczy, znane mi, różne smaki, wszystko było dobrze, ale boli mnie teraz żołądek. Godzina 18:23, skręcam w prawo na Czarnków z drogi 178 na Oborniki i tu kończy się jazda z samochodami wyprzedzającymi na gazetę. Tak jest. Skręć łagodnie w lewo. Dokładnie, skręcam sobie tutaj i jedziemy do domku. A zostało 168 kilosów. Czy wy coś widzicie? A nie widzicie, nic, czekajcie. O, teraz? No. Teraz lepiej, tak? Raport sytuacyjny. Godzina 18:51. Kresek. Mam jeszcze 3 z 5, czekajcie, bo tu kabel zasłania. 3 z 5 kresek. Dlatego, że oczywiście bardzo oszczędnie cały czas jechałem i nadal jadę jeszcze oszczędnie. Zostało mi 161 km i Google pokazuje mi dojazd na godzinę 3, ale ja już nie jadę 20 na godzinę, jadę trochę wolniej, więc myślę, że będę gdzieś przed 4, będę już w domu. Jak się czuję? Nogi w ogóle, jakby zero zmęczenia, nie czuję nic, może są takie troszeczkę sztywniejsze, jak naciągam, rozprostowuję nogi, no to czuć, no w końcu to będzie, to jest już 10 godzin, a będzie 20 godzin samej jazdy, ale fizycznie tutaj się nic nie dzieje, mechanicznie, czyli kolana, trochę tyłek, ale po wymianie spodni na sport fulla rewelacyjnych czuję się z tyłkiem dużo lepiej i trochę plecy. Powiedziałbym, że najbardziej kolana, lewe i prawe po prostu bolą mnie lekko przyczepy mięśni, czuję to, ale jedzie się świetnie, jak widzicie, tak to wygląda. Powerbanków mam aż nadto, no i teraz jadę taką drogą polną, a potem jeszcze będzie przez las i tam przez las, jak będę jechał, to będzie gdzieś koło godziny pierwszej, więc będzie ciekawie. No to tyle na razie. Zobaczenia za godzinkę, dwie. Nie ma czym oddychać, nawet w najmniejszych wioskach. Wjeżdżasz tylko do wioski, jest totalny smog. Naprawdę, na tej trasie 400-kilometrowej ja się strasznie nawdycham dymu. Ohyda. Godzina 19:39. No, nie jest to szczyt marzeń, jazda nocą przez las 150 km od domu. Coś w tym jest. Pierwsza 43, 50 km do domu. Teraz jest bardzo ciężko.